Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, dzisiaj czeka nas kolejny aktywny, intensywny dzień. Wczoraj zaczęliśmy się pakować, ale jeszcze sporo rzeczy musiało się dosuszyć, także dopakujemy się już dzisiaj po pracy. I dzisiaj po zajęciach jedziemy do Gdańska. Dzień dobry, początek tak jak zwykle, ale to nie będzie taki dzień jak zwykle, bo dzisiaj wyruszamy w trasę daleką. Tak jest, w ogóle mi nie przeszkadza, że jest deszczowo i ponuro, bo w ogóle się na tym nie skupiam. Teraz będziemy, wskakujemy do wody i po zajęciach. Ruszamy do Gdańska. Wyszłam właśnie z basenu w takim wydaniu i odkryłam, że taki turban na włosach to jest w ogóle idealna opcja na deszcz. W ogóle nie zmokłam. Znaczy jestem cała mokra, ale nie zmokłam. A wyglądam tak wspaniale i ja mówię tak pięknie. Ja mam jeszcze lepszy pomysł na deszcz. Nie wychodzić z domu. Albo z basenu. Ale dzisiaj warto wyjść, bo mamy super plany. Warto wyjść! Taki głos ładny. Po syrenik zajęcie. Czemu warto wyjść? Straciłam syrenik, głos! Padliśmy do domu, kończymy się pakować i właśnie przyjechała pizzka, także jeszcze się posilimy i pędzimy. No to jeszcze czas na kawkę. Odpalamy dużą kawkę w dużej wersji i później auto zatankujemy, ale najpierw siebie. Spakowani. Mamy nawet materacę cały czas, jak spaliśmy w autku, no tym razem jednak mamy hotel, bo resztka pizzy z nami jedzie. No i ruszamy w trasę. Walizki spakowane, dolaliśmy olej, teraz Rafał dolewa gaz, paliwko na trasę. I zaraz ruszamy. Zbliża się godzina 20, także to będzie taka wieczorna, nocna trasa. No, za 5 minut. No i ruszamy. I to będzie taki sentymentalny znowu powrót od wyprowadzki naszej z Gdańska. Chyba raz byliśmy tylko. No, jakoś motocyklem. Mało było okazji. No, ostatnio. Wtedy był Jarmark Dominikański, to było latem. Tym razem Gdańsk w zimowym wydaniu. Także jesteśmy zawinięci. No i nie możemy się doczekać. I ruszamy. Drogę odpalamy pewnie jakąś playlistę. Tak jest. Rafciową. Rafał jest teraz kierowcą. Hity. U nas kierowca jest DJ-em. Rapersko, nie wiadomo jakie. U mnie trochę inne były klimaty, ale może się zamienimy. To sobie nieprawda, znasz, a nie, znasz teksty. Też z tym głosem. Znasz teksty moich kawałków rapowych. A ty znasz ani nie Dąbrowski. No tak, to jest transakcja wiązana. Ruszamy do naszego Gdańska. Mua, w Gdańsku 2 lata mieszkaliśmy. Wow. Wchodzimy w nadprzestrzeń. Ja nie mogę, gwiazdy. Do Gdańska, skok kwantowy. Dobra, wow. Nic nie wow. Coraz lepiej, coraz lepiej. Nie, właśnie teraz to już tutaj widać. Tak. Było gorzej. Super. Warunki na zewnątrz po prostu hardkorowe. Zobaczcie, Rafał dopiero co wyszedł zatankować samochód i już jest cały biały. Po prostu ja nie wiem, czy on tam nie zamarzł i nie trzeba go odkopać i zaraz odśnieżać razem z samochodem. Po prostu jest odjazd i jakiś obłęd, co się dzieje. No zobaczcie, to Rafał wysiadł z minutę temu z auta. Opalać się w Gdańsku chyba nie będziemy, ale szok. No i na autostradzie warunki naprawdę hardkorowe. Ruszamy. O Boże. Narty mogliśmy wziąć. O, chyba mniej pada. Tak, jest spokojniej teraz. Ile już warstwa tu jest? Wow. Mamy herbatkę. Teoretycznie naprawdę jesteśmy już blisko, bo powinniśmy dotrzeć pół godziny, gdyby nie te warunki. No. Może się wydłużyć. Ponad godzinka, jakbyśmy tak, może tak być. Bez zmian mieli jechać na hardcore. Ale pani na stacji nam powiedziała, że zapowiadają takie opady do 6 rano, a jest 23:40, więc chyba nie będziemy czekać. Szczególnie, że ja na 9 jestem umówiona. No, ale już jest konkretna warstwa śniegu, a ma sypać całą noc. Więc prawdopodobnie będzie śnieżny Gdańsk, to akurat cudowna sprawa, bo jest przepiękny Gdańsk. W ogóle ja kocham śnieg nad morzem. Fajny plan, ale dzisiaj jest średniowo. Najpierw tam dojechać. No właśnie.
Mamy miętkę i wizję zimowego weekendu w Trójmieście. Już jest tak biało naokoło, że szok. No i może być naprawdę bajkowo. Właśnie wjechaliśmy do Gdańska, za nami tablica. Czekamy jeszcze sobie na światełkach. Ta herbatka już dobra? I właśnie jeszcze gorąca do trzymania fajna, ale tak można się poparzyć. Jeszcze sekundkę bym się wstrzymała. I tak sobie kminiliśmy, że my więcej razy byliśmy w Gdańsku od przeprowadzki. Mówiliśmy, że raz motocyklem, ale byliśmy też na festiwalu kobiet na pewno. To było jakoś pół roku po naszej wyprowadce i kojarzy mi się, coś mi świta, że my byliśmy, ale czy my byliśmy naszym samochodem? Ja nie przegapił. Pamiętacie vloga jak... Nie przegapiłbym żadnej okazji, żeby być na festiwalu kobiet. A no właśnie, no to jest ciekawe, że tam w ogóle byłeś zaproszony. Ja na każdy festiwal kobiet jest. A Rachu jest na każdym babskim weekendzie, po prostu taki weekend, co ja mówię, wieczorze i na wszystkim, także żeby się bez Rafała nie odbyło dobrze, prawdopodobnie. A już tracę głos, także tylko oszczędzać, nie głupot. No tak, gradu jeszcze nie było. No gradu jeszcze nie było. A, ale kierowca, bombowca, ciśnie traskę całą. Zbliżamy się do Starego Miasta, już gdzie nie gdzie wyglądają. O, solidarni z Ukrainą. No właśnie, bo to dzisiaj, wczoraj, teraz po północy, no, rocznica wybuchu wojny. Także tutaj Gdańsk solidarny. Ile wspomnień odblokowanych już momentalnie. Zaraz będzie żuraw, na razie budynek ZUS-u widoczny. Jest żuraw! Yeah! O, jak to jest pięknie! O każdej porze. Zatrzymujemy się bliziutko Starego Miasta. Trochę tu musimy objechać. Zaraz będziemy na miejscu. W domu muzyków. Muzyka? Domu muzyka się nocujemy. Ale pięknie to wygląda. Może nie teraz na szybę, ale... Dobra, zaparkujemy, to zobaczymy. O, dojechać. Ciepło prysznic. I herbatka jeszcze gorąca. Ale ładnie, milutko. Super. Och, jak dobrze. Skakujemy pod prysznic gorący. No dobra, musimy wam się do czegoś przyznać, to nie jest nasz wymarzony wypad do Gdańska. Jest wymarzony wypad, ale nie taki inaczej był plan. Sobie to wyobrażaliśmy jednak. Nie sądziliśmy, że będziemy mieli roztrój żołądka, katar, gorączkę i w ogóle tak to będzie wyglądało. I że Ada miała mieć casting i pokaz i że... Ja miałam dzisiaj w szpilkach latać i zasuwać i się dostać tę pracę i zasuwać dwa dni w Gdańsku, potem w Łodzi tak i być piękna. I coś nie pykło. No, coś nam nie pykło. W każdym razie jest 13, a my dopiero wyruszamy. Mieliśmy wyruszyć o 8 rano. Ale teraz już się czujemy o wiele lepiej. Tak, wstaliśmy na śniadanie i... I stwierdziliśmy, że to nie jest dzisiaj wybitnie nasz dzień zdrowotny. Ojej, nasze ciało nie, nam... nie chciałam do niczego zobowiązywać w takim stanie, bo nie wiem, co będzie jutro. Na razie jest trochę lepiej, ale dlatego, że dopiero wyszliśmy z łóżka. No i teraz mamy w końcu czas, żeby odwiedzić nasze Trójmiasto, tak zwiedzić. Rafał miał dzisiaj was oprowadzać. No, okazuje się, że również będziecie mieli mojego lektora fantastycznego jako przewodnika i zaraz zobaczymy bardzo charakterystyczny widoczek na Gdańsku. Tutaj część pierwsza, ale żurawia będzie widać już za chwilę. Teraz będą w tle takie pociągnięcia nosem. Takie efekty specjalne. Wzruszamy się po prostu na widok, tak? Trójmiasta tak. Naszego. No, czekamy. Oba widać tam bazylikę. Come on! Ja tu jeszcze próbuję telefonem nagrać. I jest pocztówkowy widoczek. Oj, na pewno później tam wrócimy. I ratusz widać i wszystko stoi. To tak jak stało, może nie od 4 lat, trochę dłużej jak stoi, ale... Lecimy najpierw do Gdyni. Tak, normowo. Tak, ciągnie nas nad morze. Liczymy na to, że jeszcze będzie na plaży trochę śniegu. Wykorzystamy te warunki piękne. Pójdziemy.
pójść na spacer, a tam jest jeszcze tawerna Ruoska, także się rozgrzejemy gdzieś tam w tych okolicach. Plan był taki, żeby pójść tam na rybkę, ale w ogóle jedzenie to jest ostatnie, o czym myślimy, więc może jakaś herbatka. Ile razy my tutaj byliśmy? Ja pracowałam w forum przez jakiś czas w sali zabaw z dziećmi. Jako animator zabaw, tak? I stąd się później rozwinęła zabawa na basenie. No też, też. To były takie początki w ogóle, że ja lubię dzieci. A ja zbierałem haracze tutaj stąd. Jako? Jako człowiek, który gra z losem w pokera. Różne rzeczy, różnymi rzeczami się zajmowaliśmy w którym mieście. Jak Rafał rzucił statki, to po prostu wszystkie zawody świata przetestował. Dworzec czyżby wyremontowany, wieże widać. O, rzeczywiście. No. Chyba cały czas jak tu mieszkaliśmy przez te dwa lata był zasłonięty. No to ile na kurs chodziłem, ja no, zielenia. Gdzie się nie obejrzymy, wraca masa wspomnień i naprawdę no jak u siebie się tutaj czujemy nadal i zawsze. I w Szczecinie tak na samo stare, w tym mieście. Na stare śmieci wróciliśmy. Wszystko, stary kąt. Wszystko już tu znam. Czekamy na coś nowego. To będziemy wpadać. Alchemia. Też pracka. O, Jacek kręcę. I Olivia Star, wiesz, to też to tam. Ej, poszłabym do Olivia Star wieczorem na huśtawkę na Witarę. 6 miesięcy tam. Nie, ja tam nie byłam. Nie, tam kilka miesięcy? To ja tam pracowałem. W sensie na tym tarasie, na samej górze też na byłaś. Którymś piętrze. Miałem, z widokiem na morze miałem gabinet. Mm. I w sumie jak tak pomyśleć, na jakiej przestrzeni w ogóle to wszystko się działo, to jestem w szoku, że my to tak tyle ogarnialiśmy bez samochodu własnego. W sensie Rafał w pracy jeździł, ale takie swoje sprawy, no to komunikacją miejską, SKM-ką, jeśli gdzieś tutaj po całym Trójmieście i rowerem, bo bardzo dużo jeździliśmy rowerem elektrycznym tutaj i się świetnie jeździło, jestem bardzo fajny teraz. No, ale tak Trójmiasto to głównie samochodem służbowym jednak tutaj na co dzień. Tak, no ja w różne miejsca do pracy, bo też jako hostessa na różne akcje jeździłam, to też po Sopocie, po Gdyni, no to głównie SKM-ka, komunikacja i jakoś naprawdę tyle, ja nie zdawałam sobie sprawy. Taka sytuacja. Tak, tak. I takie, to się zrobiło jednocześnie małe to Trójmiasto, w sensie, bo tutaj wszystko znajome. I niezmiennie fascynuje mnie to, że tutaj się można przemieścić cały czas, jadąc prosto, naprawdę przez Gdynię, Sopot i Gdańsk. Właśnie jesteśmy już płynnie, wjechaliśmy do Sopotu. Tak. I no i prosto, tak naprawdę, jeszcze moment. Prosto na Orłowo. Ogólnie zdradzę takiego protipa, jak ktoś chce jechać na Orłowo i nie wie gdzie zaparkować, to polecam ulicę Przebędowskich. Tam jest często jest fajna miejscówka. Darmowy, fajny parking i jest dużo miejsca, także przy samym Orłowie można sobie zaparkować. Poleciłeś parking, a tu jedno wolne miejsce. Jakie chude. Nie, tam jest jeszcze dużo, tylko nie chce mi się aż to wychodzić. Na spacer przyszliśmy. Idziemy w stronę molo i zwróćcie uwagę, jak wygląda klif. Jak byliśmy tutaj dwa lata temu mieszkaliśmy, wyglądał totalnie inaczej. Jakie ja tu dwa lata mieszkaliśmy. Dwa lata mieszkaliśmy, ale to było 4 lata temu. 4-5 lat temu, racja. Był taki rzut wystający, no, a teraz totalnie się osunął. To jest naturalne zjawisko ogólnie i tak powinno być ale i siedzieć. Się robi. Ale zupełnie inaczej wygląda. No na plaży za bardzo śniegu nie widać, ale jest na molo. Drodzy Państwo, dzisiaj zdradzimy Wam sekret, dlaczego mewy wydają taki dźwięk. Tu są mewy, proszę Państwa. Nie wydają żadnego dźwięku. Wydają taki dźwięk. I dlaczego? Bo one są tu. Maczają sobie stópki prawie w wodzie, ale nie chcą, żeby ich ta fala dotknęła. Gdzie fala? One nie wiedzą. Byłbyś świetną mewą. Tutaj też fajnie widać, jak się wszystko osuwa. Zaraz ławka będzie ławeczką latającą. Jeszcze można usiąść, ale mokra. To darujemy sobie. Tutaj też ciekawy okaz. Korzenie. Można obejrzeć z bliska wszystkie. Planowaliśmy zrobić sobie przerwę w tawernie Orłowskiej albo w domku Żeromskiego, ale nigdzie nie było miejsc. Jest niedziela, więc nie ma się co dziwić. Bardzo dużo ludzi na spacer się wybrało. Tak, bo warto. A posilimy się już w Gdańsku. Chciałam powiedzieć, że zaczął padać śnieg, ale tutaj już nie pada. Przywieźcie do Sopotu, przed chwilą padał. O, pada, tutaj znowu pada. Przyjechaliśmy na Gdańską Oliwę i wybieramy się tam! Oliwia Star.
jest jedno z, też z miejsc, gdzie pracowałem, jak byliśmy jeszcze w Gdańsku, w tych wieżowcach właśnie też miałem biuro. Ja tu jeszcze nie byłam nigdy w tym budynku, a będziemy na 32 piętrze. Jestem w szoku, jak szybko się tu znaleźliśmy. Jesteśmy na 32 piętrze i jest mega wysoko. Ale jest pięknie. Tylko się dopiero teraz zorientowaliśmy, że to wszystko porezerwowane i to się najlepiej umówić 2-3 dni przed wizytą. Tydzień nawet, okej. A my tu bileciki kupiliśmy w samochodzie i bijamy. My się tu zajęliśmy jedzonkiem, a wyszło przepiękne słońce i od razu jest lepsza widoczność. Byliśmy dopiero co, pokazuję w niebo, a tutaj byliśmy na molo w Gdyni. Zwolnił się stoliczek, więc właśnie się objadamy z takim widoczkiem i jest na morze. Taka przejrzystość, nagle wyszło słońce i przed chwilą byliśmy tutaj przy Klifie Orłowskim. Tutaj widać molo w Sopocie, o nie, gdzie ona jest tutaj. A jesteśmy na Oliwie w Gdańsku. No i mamy pyszną herbatkę, tapasy i widoki są boskie. Luksik. Robimy jeszcze jedno okrążenie, bo teraz zdecydowanie lepiej wszystko widać. Teraz patrzymy w stronę starego, powiedzmy, miasta, głównego miasta. O, i tam gdzieś jest, o, taka wielka bazylika. O, stadion. O, stadion, bursztynka widać. Jest KM-ka, sobie jedzie w stronę Gdyni. A tak mniej więcej wyglądał dla mnie Rafał przez kilka miesięcy w roku, kiedy jeszcze pływał na statkach. Marine traffic, można śledzić statki. Można śledzić swojego faceta. Chyba, że jest storm. Legalnie. Pokazuje legalizację. A tak, okay. I wtedy ostatnia legalizacja jest sprzed 5 dni i się zastanawiasz, co dalej. No to na całym świecie. I wychodzimy jeszcze na taras zewnętrzne. Oj, zupełnie inaczej teraz wszystko widać. Ale tylko na chwilkę, bo już teraz płaszcze zostawiliśmy sobie na wieszaczku. Takie jeszcze spojrzenie. Dużo statków. Tak, właśnie chciałam na morze zerknąć, bo teraz jest super widoczność. I widać stateczki. A teraz wstąpiliśmy do Olivia Garden. I się zrobiło zielono. I znowu mamy zmianę pogody. Znowu sypie za oknem. No ten kadr to po prostu jakieś tropiki. Mamy prywatną dżunglę. Mamy drineczki lemoniadowe. Lemoniadki. I Jungle Boy. Co tak szybko? Chcą się nas pozbyć, ale to jest szybkie. Co jest? No cóż. Zima! Na całego! No nie. Wow, ale jest pięknie! No super! Przepięknie! Tak mówię, bo dopiero wyszłam z budynku, jeszcze jest mi ciepło, ale za dwie sekundy gdzieś tam pod śnieg. Pod śniegiem już bym. Ruszyliśmy w stronę Śródmieścia i teraz tak nam się cieplutko zrobiło w samochodzie, że drzemeczka wjechała. Zaparkujemy pod hotelem, ale nie będziemy wchodzić do środka, bo nie, wtedy to już by się źle skończyło. Nie wyszli na pewno. Znaczy dobrze, ale... Za dobrze. Nie byłoby już zwiedzania. Idziemy właśnie sobie jeszcze po Gdańsku pospacerować. No i jakaś kolacja, jakaś kawka, może jakieś piwko. Ja najbardziej potrzebuję kawy aktualnie. A ja ramen nie chciałbym coś. Postawi na nogi. Już się da się, bo coś nas nieźle przygniotło chyba. Dzieci nam sprzedały jakieś fajne wirusy na basenie.
zbliżamy się do Chuciska i jakbyśmy teraz sobie pojechali w prawo i jechali dalej przy Galerii Morena, skręcili w lewo, to byśmy dojechali do naszego mieszkanka. Mieszkaliśmy na Pieckach Migowie. Czyli Migowie, na Morenie. Gdańska, Morena. A tym razem śpimy sobie przy głównym mieście. Także zostawimy autko i ruszamy na spacer. Zaparkowaliśmy samochód i jesteśmy w ośnieżonym konkretnie Gdańsku, który jest coraz bardziej zasypywane przez śnieg. No pięknie jest, ale nosy zamarzają. Już nam się wymarzył ramen, więc chyba pójdziemy sobie tam na te nowe kamieniczki. Jak to się nazywa? Naprzeciwko Żurawia. Taka strefa jedzeniowa, także tam jest szansa na pyszny ramen. Tak to się nazywa, naprzeciwko Żurawia strefa jedzeniowa. Na wprost nas wyrosł jakiś ramen, więc wskakujemy tutaj. Meso gyoza? Meso ramen. Fantastycznie. Wytrzepać ze śniegu. Jest mój wegramen z pierożkami gyoza i racha extra spicy. Będzie płakać. Ja mam widzieć coś fajnego. Tak. To są oczy, a to nos. Tak, a tu buzia. Wow. Mam jakąś minkę? Nie, mój już zanurkował. Most jest tu. I mostek jest. O. Śmiesznie ten mostek to powstał już po wyprowadce naszej. Ale kopara tu zapaskudziła to. Trochę. No. Może coś tu budują. A muszą budować, to wszystko jest zamknięte. Tak? A, zabudowane, ale nie. Zabudowane. Przejście jest, ale zabudowane. Coś tu jeszcze się dzieje. A, tak. O, faktycznie coś przerobiłem. Pięknie. Ojej, cieśnicznie. No, zatrzymałam się przed klubem nocnym, jak zobaczyłam tego gościa. Same bałwany tam chodzą. Idziesz? Ja mam za darmo. Jest i on, Neptun. Gorący chłopak, bez żadnego szaliczka. To ulubiony pomnik Rafała. Była baba z drewna. Gdańska. Tak jest. Czeka na ciebie ciągle. Palcem skrobię w śniegu, a tu ktoś z rozmachem Gdańsk narysował. I mniejszy od trzech! Cały czas sypie, coraz bardziej. Dotarliśmy już pod nasz hotel, także za chwilę chowamy się, bierzemy gorący prysznic, skakujemy pod kołderkę, zajadamy się smakołykami i rozgrzewamy herbatką.